Jak radziliście sobie z pasażerami do tej pory, kiedy zamawialiście banery reklamowe na portalach internetowych lub reklamę w gazecie? Czy pasażerowie nie stosowali tej samej praktyki dzwonienia do wielu przewoźników i zamawiania dwóch lub trzech busów jednocześnie? Czy rozwiążemy Wasze problemy powstałe przez lata w przewozach busami z adresu na adres? Tak, ale potrzebujemy do tego Was, przewoźnicy. I potrzebujemy też czasu. Podjęliśmy się tego trudnego zadania, które ma uzdrowić relacje pomiędzy przewoźnikami i pasażerami, a także przewoźnikami i przewoźnikami. To bardzo trudny rynek. Zastanawialiśmy się, kto tak bardzo popsuł te relacje i jak je naprawić. Z analiz i badań wynika, że przewoźnicy, rywalizując ze sobą w niezdrowy sposób, nie zdając sobie sprawy, dali możliwość pasażerom żerowania na tych małych wzajemnych wojenkach. Więc jak to mówią, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. I tak się dzieje. Pasażer, widzący, jak bardzo przewoźnicy rywalizują ze sobą, zaniżając ceny oraz podbierając sobie pasażerów, skrupulatnie to wykorzystują. I nawet najbardziej zaawansowane narzędzia informatyczne nie są w stanie rozwiązać tego problemu. Jeżeli przewoźnicy nie przestaną oszukiwać siebie nawzajem. Kluczem do naprawy tego problemu jest zmiana zachowania jednego przewoźnika wobec drugiego. Umawiając się z pasażerem i nie klikając "zabieram", pozornie oszczędzasz 5 zł, ale tym samym dajesz pasażerowi możliwość umówienia się z kolejnymi przewoźnikami. Kto zyskuje, a kto traci? Nie klikając "zabieram" nie informujesz innych przewoźników, że umówiłeś się z tym pasażerem, i ryzykujesz, że inny przewoźnik zadzwoni do tego samego pasażera i się z nim umówi. Ile stracisz, jeżeli inny przewoźnik zabierze tego pasażera? Do kogo będziesz miał pretensje? Możesz mieć tylko do siebie: nie kliknąłeś "zabieram", bo chciałeś zaoszczędzić 5 zł. To niezrozumiałe, ponieważ zyskuje tylko pasażer, który dostaje od Ciebie możliwość kombinacji. Pomimo że umówił się z Tobą, dajesz mu możliwość umówić się jeszcze z innym przewoźnikiem, wybrać niższą cenę lub poczekać do dnia wyjazdu, sprawdzając, który przewoźnik przyjedzie pod jego dom pierwszy. Zastanówcie się, czy warto być nierzetelnym wobec innego przewoźnika. Kto na tym najwięcej traci? Jak widać gołym okiem, tracą na tym przewoźnicy. Jeżeli umówię się z pasażerem, zawsze klikam "zabieram".